Witam Państwa na piątym z serii wykładów wprowadzenia do literatury. Witam Państwa na piątym z serii wykładów wprowadzenia do ekonomii. Piątym wykładzie w programie. Trzecim online, drugim merytorycznym. Dzisiejszy wykład, odwrotnie niż poprzedni, zacznę od definicji. Nie będzie jednak tak prosto. Nie znaczy to, powiem, że ja Państwu cokolwiek ułatwię. Przeciwnie. Myślę, że ten początek będzie gorszy niż zakończenie ostatniego wykładu. Otóż po pierwsze, nie powiem Państwu, czy jest to jedyna definicja, ani gdzie pojawi się kolejna, jeśli ma być. Więc i tak muszą Państwo jeszcze kawałek tego wykładu obejrzeć albo przewinąć. Po drugie, to gorsze, to będzie definicja, która tłumaczy, że właściwie nie jest definicją, więc nie wiadomo, czy jak ją traktować. To znaczy, czy trzeba coś więcej powiedzieć, czy to wystarczy. O tym będzie część naszego wykładu. Najpierw odpowiem na pytania, spróbuję odpowiedzieć na pytania, czy to rzeczywiście jest definicja, czy pokrążę wokół tej definicji, jak ona krąży wokół własnego pojęcia. Potem jeszcze bardziej skomplikuję sprawę. Uwaga! Teraz definicja, która mówi, że nie jest definicją. W literaturze ekonomicznej zazwyczaj unika się definiowania istoty pieniądza, natomiast podaje się katalog funkcji, które pieniądz pełni lub powinien pełnić, albo też uznaje się, że to funkcje pełnione przez pieniądz określają jego istotę. Przedmiotem dyskusji są najczęściej trzy funkcje pieniądza. Pierwsza, miernik wartości, druga, środek wymiany, trzecia, środek. W jakim przedziale mieszczą się Pana dochody? Między 1000 a 2000 zł? Między 2000 a 4000? Czy powyżej 4000 zł? Jakich dochodów? 4 lata jest na bezrobociu bez zasiłku. Rozumiem. A skąd w takim razie czerpie Pan środki na bieżącą konsumpcję? Bo co? Że sobie od czasu do czasu wypiję? To zaraz skąd to, skąd tamto? 12 lat byłem mechanikiem w PGR-ze. I stać mnie kupić platonka. Nikogo nie powinno interesować. Jak ja się przewrócę albo co, to ja się za swoje przewrócę. Bo dziś rozmawiamy o tym, co jest istotą ekonomii, jej symbolem, jej właściwie fetyszem. Pieniądzu. Rysio, zagrany tu brawurowo przez Tomasza Sapryka, ma rację. Nie tylko nie potrafimy definiować pieniądza, ale straciliśmy w ogóle umiejętność mówienia o nim inaczej niż w kategoriach makroekonomicznych. O jego funkcjach, znaczeniu dla gospodarki, o cechach ontologicznych i wartościach deontologicznych. Na poziomie mikro, na poziomie codziennej egzystencji rysia, jego dochodów i mistycznej paruzji środków na bieżącą konsumpcję mówić nie umiemy. Może nie chcemy, czyli słowami Rysia. Kogo to interesuje? Rysia ilustruje to przykładem Platona, a właściwie Platonka. Wina z tych tańszych, którego ani ja, ani Państwo nie znamy, bo stronimy od alkoholu w ogóle, a jeśli już jednak trzeba, to wybieramy wina o szlachetniejszej proweniencji. Ale nie znamy też po trosze pewnie dlatego, że wedle portalu Winka.net jest to szczep niedystrybuowany w województwie zachodniopomorskim. A może szkoda, bo lepiej byśmy mogli zrozumieć subtelną grę znaczeń w wywodzie Rysia. Żyjemy, powiada były mechanik, w platońskiej jaskini. To, co realne, jest za naszymi plecami. A my oglądamy tylko cienie, ułudę tego, co rzeczywiste. Także w sferze ekonomii. Przede wszystkim w sferze ekonomii, gdzie rządzi ułuda największa ze wszystkich. Pieniądz, który nic nie znaczy i nic nie jest wart. Bo raz jesteś królem PGR-u i go masz, a potem nie jesteś już królem i go nie masz.
Ale jak masz, to w każdym momencie PGR może upaść, system może upaść, będzie inflacja, dewaluacja i to co masz, to już nie pieniądz, tylko bezużyteczne świstki papieru. Thomas Piketty, autor Kapitału XXI wieku, XXI wieku, tytułu nieco zbyt buńczucznie nawiązującego do dzieła Marksa, do Kapitału Marksa, pokazuje to mniej subtelnie niż Rysie i bez odwołań do własnego doświadczenia. Za to na przykładzie najczulszego przecież, jak w mowie noblowskiej dowodziła Olga Tokarczuk, najczulszego barometru ludzkiego doświadczenia. I to w każdym jego wymiarze, także ekonomicznym. Tak by się zdawało. Otóż na przykładzie literatury. Za rysiowe dezinteresmo sprawami monetarnymi w literaturze, za brak pieniądza jako konkretnego, jako codziennego konkretu, jako rzeczy określonej, a nie tylko abstrakcyjnej, za brak tego wszystkiego nawet tam, gdzie znaleźć właściwie można wszystko inne, odpowiadają, powiada Piketty, dwudziestowieczne kryzysy finansowe. Nie jest dziełem przypadku, pisze, że pieniądz, a dokładniej szczegółowe przywoływanie sum i wysokości różnych kwot, zniknęło prawie z literatury w wyniku wstrząsów z lat 1914-1945. Nie jest dziełem przypadku, wyjaśniam, bo dopowiadam, bo w wyniku lawinowo, jeden po drugim następujących kryzysów, pieniądzowi przestaliśmy ufać. Przestał być właściwie tym środkiem tezauryzacji, jakim chciałaby go widzieć teoria makroekonomiczna. Ta teoria, która po raz kolejny nie dotrzymuje w tym kroku makroekonomicznej praktyce, codziennej, codziennemu życiu. Nie jest dziełem przypadku, bo nie możemy już, jak Scrooge McDuck z poprzedniego wykładu, zgromadzić wielkiego skarbca monet i spokojnie, dostatnio dzięki niemu żyć, nurkując w nim sobie od czasu do czasu dla przyjemności. Pamiętają Państwo zresztą Piotra Gryfitę. Pamiętają Państwo, jak ta kąpiel dla niego się skończyła. No, użyjmy jeszcze raz tej trafnej metafory. Tym razem nie tylko metafory dla ogólnej nieprzystawalności teorii ekonomicznej do rzeczywistości, ale o całkiem metafory całkiem konkretnego rozczarowania. Chcemy, jak Sknerus, wykąpać się w naszym nagromadzonym przez lata ciężkiej pracy bogactwie. No a kończymy jak Peter Griffin. Rozbijamy sobie głowy o pusty pieniądz, któremu coś nagle i niespodziewanie odebrało wartość. Recesja po wojnie, recesja po bańce mydlanej, recesja po bańce kredytowej, rzecz jasna, która jak bańka mydlana pęka, albo jakaś inna recesja. Recesja po pandemii koronawirusa na przykład. Kończymy z połamanymi nogami, rękoma, rozbitą głową i skarbcem pełnym bezużytecznych, a jednak twardych i bolesnych monet. Nie ufamy więc już pieniądzu. Może dlatego niechętnie dziś o nim mówimy. Nawet w literaturze. A to nawet może wydać się dziwne. No bo przecież literatura to sztuka. To coś, co dotyka głębi ludzkiej egzystencji. A nie przyziemna kasa, więc dlaczego nawet? No, ale głębie ludzkiej egzystencji powinna właśnie sięgać rzeczy przyziemnych. No i rzeczywiście kiedyś sięgała. Piketty przywołuje na tę okoliczność przykłady z wielkiej literatury europejskiej i światowej. Powieści Jane Austen, Honoré de Balzaca. Ale my mamy świetne, lokalne przykłady. Przykłady, które dziś może niewiele tylko ustępują pozycji Balzaca w świecie, na ich czele lalka Bolesława Prusa. Ale nie zawsze tak było. Kiedyś ustępowały im na odległości nie do pokonania. Lalka z trudem torowała sobie drogę
do dzisiejszej pozycji, powiedzmy, bestsellera, evergreena. Józef Bachusz pisze wprost. Przy końcu XIX wieku mało kto uważał lalkę za dzieło wybitne. Ale potem było już tylko lepiej. Jest też rzeczą pewną, że to dzieło Prusa ujęła pozytywistyczna współczesność. Nie była to książka popularna za życia autora. To mu mówiąc słowami z Muzy Jana Kochanowskiego, nagradza z lichwą wiek późniejszy. I jest rzeczą pewną, że odkrywanie w kolejnych odczytaniach tej powieści zdumiewającego bogactwa sensów potwierdza prawdę niewątpliwą. Jest to rzetelne arcydzieło. Tyle Bachusz. Dlaczego jednak pisze o lichwie? No to z jednej strony oczywiście ma znaczyć po prostu naddatek. Nagradza z naddatkiem. Ale taki naddatek, który w czasach Jana z Czarnolasu właściwy był tylko marginesowi, ludowi wyklętemu. Lichwą, czyli spekulacją pieniądzem, zajmowali się wtedy tylko Żydzi, zamykani w gettach, wykluczani z grona ludzi zacnych. No i dziś lichwa nie kojarzy się za dobrze. Otóż lichwą, dlatego że chodzi właśnie o pieniądz taki, który dziś jest wyklęty. Lalka jest wyjątkowa, nie tylko zresztą na tle epoki, ale także na tle dzisiejszej literatury, dlatego że za czasów Prusa o pieniądzu mówiono wprawdzie. I to wcale obszernie. Ale i wtedy, nawet przed tymi pikietowskimi latami 1914-1945, jeszcze przed Rysiowym, kogo to interesuje, w sposób raczej makro niż mikroekonomiczny. Oddajmy ponownie głos Józefowi Bachurzowi. Główni konkurenci w tej sprawie Bolesława Prusa, Orzeszkowa i Sienkiewicz, często zaokrąglają cyfry. Posługują się przyimkiem około i liczebnikami nieokreślonymi, kilka, kilkanaście i tym podobne. A ich bohaterowie pozytywni niekiedy traktują dobra materialne z rodzajem wyniosłości lub skardy. Nad Niemnem posag Darzecki wycenia się na kilkanaście tysięcy rubli. Jakby Benedyktowi Korczyńskiemu było wszystko jedno, to 19 to czy kilkanaście, czy 11 tych tysięcy. Bez trudu zauważymy tu, że bohaterowie mówią i myślą o pieniądzach na sposób przypominający metodę znaną nam z trylogii. Tam raczej opiniuje się całokształt czyjegoś bogactwa, niż podaje jego wyraz finansowy. A przysługi opłaca się sakiewkami, bez wdawania się w szczegóły ich zawartości. Jednostką obrachunkową zamożności bywa garść klejnotów. Andrzej Kmicic tak właśnie na Jasnej Górze odmierza swoje zdobyczne zasoby. A w lalce? W lalce zupełnie inaczej. Znowu Bachusz. Tu nie tylko o grubszych pieniądzach mówi się zazwyczaj bez unikowego wyokrąglania sum, ale przede wszystkim stale pamięta się o sumach małych. Tu wraz z wejściem do sklepu pod firmą J. Menzel i S. Wokulski posłyszymy, ile kosztuje para kaloszy wraz z monogramem imienia i nazwiska klienta, a kosztuje 2 ruble i 50 kopiejek. I tu wraz z wejrzeniem do księgi dłużników dowiemy się, ile panna Izabela Łęcka zapłaciła za portmonetkę. A zapłaciła 3 ruble. I są to kwoty nie tylko precyzyjnie określone, ale i nieprzypadkowe. Informacje powieściowe Prusa, to znowu Bachusz, informacje powieściowe Prusa beletrysty odzwierciedlają rzeczywisty stan cen, płac i nawyków pieniężnych pod zaborem rosyjskim w opisywanych przez nie latach. To też odbiorcom lalki w jej czasie macierzystym pewne stwierdzenia mówiły więcej niż mówią jej czytelnikom u schyłku wieku XX. Jeśli Wokulski, na przykład woźnicy Wysockiemu, proponuje zarobek 3 rubli dziennie, to czytelnik Kuriera Codziennego orientował się, że Wysocki otrzymał bardzo korzystną propozycję, bo zarobki w tej grupie robotników transportowych wynosiły od 2 do 2,5 rubla. Lalkę czytamy więc do dziś,
mimo że kwoty w niej wymierzone, kwoty w niej podawane są kwotami, które mówią więcej czytelnikowi z Kuriera Codziennego niż czytelnikowi lalki dzisiejszemu z wolnelektury.pl. A jednak są przynajmniej tam, są to przynajmniej kwoty konkretne. Lalkę czytamy do dziś. Jeśli ktoś teraz pomyśli, że to zdanie to kłamstwo, bo czy ona wcale jej dziś nie czyta, to niech spojrzy na to i pamięta, że Ministerstwo Kultury nie kłamie. Lalkę więc czytamy do dziś może dlatego, że wypełnia lukę konkretu pieniądza. Tę, którą Rysio zauważa i postuluje, bo to jego sprawa, skąd ma środki na bieżącą konsumpcję filozofii, a nad którą Piketty boleje. Przyjrzyjmy się zatem lalce, przyłóżmy do niej naszą kulawą definicję, niedefinicję, czyli wyliczanie funkcji pieniądza. Fragment serialowej ekranizacji Lalki w reżyserii Ryszarda Bera, który Państwo teraz oglądacie, jest sceną licytacji. Licytacji kamienicy należącej do Tomasza Łęckiego, ojca Izabeli, w której, jak Państwo pamiętają, a pamiętają na pewno, bo tak mówi ministerstwo, w której zakochany jest Stanisław Wokulski, bohater powieści. Ta miłość to spiritus movens Lalki. Łęcki chce sprzedać kamienicę, zasób którego i wówczas, i teraz nie warto się pozbywać, nieruchomość to dobre zabezpieczenie finansowe, ale Łęcki chce sprzedać kamienicę, bo ma dobry powód. Zamierza zainwestować pieniądze ze sprzedaży po opłaceniu podatków i spłaceniu dłużników w spółkę właśnie z Wokulskim. Posłuchajmy zatem samej licytacji. $80,000! Umieram! $80,000 po raz pierwszy. 80 000 i 100. 85 000. 88 000! 88 000 i 100. Niech będzie 90 000. Dziewięćdziesiąt tysięcy po raz pierwszy. No, licytuj, że pan, no. No! 90 000 po raz drugi. 90 000 po raz trzeci. Szlangbaum kupił! No, szlangbaum kupił i szlangbaum nie kupił. Bo kupił Wokulski. Żyd szlangbaum był przez niego podstawiony. W ogóle wszyscy oferenci byli nieoficjalnymi plenipotentami innych interesariuszy, jak się wtedy mówiło. Albo ich agentami, jak się mawia teraz. Bodaj nikt w tym wielkim teatrze handlowym nie jest sobą. Każdy jest aktorem, udaje. Poza baronową Krzeszowską, która mdleje naprawdę. Bo to ona chciała kupić dom, najlepiej za jego rzeczywistą wartość, czyli gdzieś około 60 000 rubli. A może zresztą to nie teatr, tylko platońska jaskinia, w której nie ma prawdziwego handlu, tylko jego cień. Bo sztuka jest dobra. Każdy gra swoją rolę zgodnie z konwencją. Proszę zauważyć, jakim teatralnym gestem, z jaką emfazą szlangbaum dobija targu. Ale najważniejsi widzowie, Łęcki i Krzeszowska, i tak są niezadowoleni. Czują się przez ten teatr i przez ten handel zniewoleni. Nieważne zresztą, teatr to czy jaskinia, Wokulski nie po to umieścił tam swojego szlangbauma, żeby zdobyć cennego partnera w inwestycji. Łęcki jest raczej marnym kandydatem na biznesmena. Trzeźwo ocenia to Ignacy Rzecki, subjekt sklepu i przyjaciel Wokulskiego. W takim oto fragmencie powieści cytuję. Rzecki machinalnie, choć bez błędu, dodawał długie jak nowy świat kolumny cyfr. A w przerwach myślał, dzisiaj zmarnowałem blisko godzinę, jutro zmarnuję z 5 godzin, a wszystko dlatego, że stach więcej ufa szlangbaumom aniżeli mnie. Na co jemu kamienica? Po jakiego diabła wdaje się z tym bankrutem Łęckim? Tak pyta Rzecki, a my mu odpowiadamy,
Ano po takiego diabła, który dowiedzie pannie Izabeli, że w obliczu pieniądza, że tak powiem, bankrutują takie zdania jak to. Przekona się, że jestem za droga. Powieść Prusa mówi nam wprawdzie, że Łęcka jest raczej nie warta pieniędzy niż za droga, ale ważniejszą teraz kwestią jest w ogóle sens tego, o czym tu teraz mówimy. O czym mówi Łęcka. Tu akurat grana przez Badę Tyszkiewicz w filmie Wojciecha Kasa. Ubera grała ją Małgorzata Braunek, ale to ta sama, niezbyt sympatyczna i nader eksaltowana pannica. O tym, o czym mówi Łęcka, o czym my tu mówimy, definicje ekonomiczne milczą. Bo to, o czym najczęściej mówią, o funkcjach pieniądza, jest w scenie licytacji z Lalki Prusa dość oczywiste. Jest to tak. Dom jest wart 60 tysięcy i wszyscy poza Łęckim to wiedzą. Jemu wydaje się, że dom jest wart nawet więcej niż ta i tak już za wysoka cena 90 tysięcy i są tego niezadowolenie. Wszyscy poza nim poprawnie użyli pieniądza w jego funkcji miernika wartości. I poprawnie nim spekulowali, choć w dość dziwny sposób. Zazwyczaj robi się to, żeby zaniżyć, a nie zawyżyć wartość. Druga funkcja. Tezauryzacyjna, ten pieniądz stezauryzowany w wartości domu, czyli zamknięty w nim jak w skarbcu i sam stanowiący taki skarbiec wartości, jest teraz używany przez Łęckiego tej właśnie tezauryzacyjnej funkcji. Wartość tezauryzowana, czyli zaskarbiona, by tak rzec, w pieniądzu jest teraz pożytkowana w celach inwestycyjnych. Co jest, żeby hrabia Łęcki mógł zrobić łaskę kupcowi Wokulskiemu, wejść z nim w spółkę. Trzecia funkcja. Wartość cezauryzowana jest wreszcie dzięki pieniądzu przekładalna, przetłumaczalna na język, którym baron może rozmawiać z Wokulskim. Bo przecież nie zamienia na przykład swojej kamienicy na sklep Wokulskiego i nie inwestuje potem sklepu we wspólny z nim interes. To byłoby przede wszystkim bez sensu. Tym samym zainwestowałby w spółkę z Wokulskim sklep Wokulskiego. Ale w ogóle byłoby trudne. Jak zrównać wartość kamienic i wartość sklepów? Trzeba byłoby zważyć ich wartości takie jak to, że sklep może jest mniejszy, ale dzięki niemu się zarabia. Ale za to kamienice można też wynajmować i też zarabiać. A na czym zarobi się więcej? No już kwestia nomen omen spekulacji. No, a poza tym wartości tak spekulowane musiałyby uwzględniać jeszcze inne trudne do zmierzenia aspekty. Hierarchii społecznej, opinii, uczuć. Kocham tę kamienicę bardziej niż ktokolwiek może kochać sklep, mógłby rzec hrabia. Więc ta kamienica jest w mojej rodzinie od pokoleń. Poza tym jestem hrabią i obdarzam hrabiowską posesją marnego kupca. I samo to jest więcej warte niż jakiś ordynarny sklepik, jego ordynarny właściciel. No a dzięki pieniądzu wszystkie te komplikacje można zdemokratyzować i sprowadzić do jednego miernika. Pieniądza właśnie. Pieniądza wyrażonego w konkretnej walucie. Tu rubla, ale magiczna funkcja pieniądza jako uniwersalnego środka wymiany sprawia, że i on jest przetłumaczalny na inne waluty. Rubel to jakaś część dolara. Pozostające zresztą w proporcjonalnym odniesieniu do marki, franka, liry i tak dalej. Tyle jeśli chodzi o trzy funkcje. W ostatniej sprawie jednak pojawia się ciekawa kwestia. To jak ta wymiana mogłaby wyglądać bez pieniądza, kamienicę za sklep, to nazywa się barterem. Barter to forma wymiany handlowej. Uważa się za poprzednika handlu mierzonego w pieniądzu. Barter polega na wymianie towaru za towar, najprościej rzecz ujmując. Jest to swoją drogą zjawisko fascynujące i nie zasługujące wcale na dość często spotykane w doktrynie ekonomicznej opiniowanie barteru jako czegoś prymitywnego, jako zaledwie preludium do prawdziwego handlu. Barter zresztą, nade wszystko jego szczególna forma potlaczu, czyli ofiarowania czegoś jako formy wymiany za godność, sposobem podniesienia swojego statusu społecznego, daję tobie coś, przez to stajesz się moim niewolnikiem.
Barter jest do dziś takim potencjałem pieniądza drzemiącym w nim podskórnie. I przede wszystkim o to właśnie chodzi. W tym, o czym my tu mówimy. O to chodzi w lalce. O tym mówi Łęcka. O tym mówi cała ta powieść. O istocie pieniądza. O jego wartości egzystencjalnej. Barter jako część nie tylko genetyczna, ale część ontologiczna pieniądza zadaje pytanie o to, czym jest pieniądz? Pytanie o to, takie pytanie, które trudno znaleźć w doktrynie ekonomicznej. Czym jest pieniądz? Czy pieniądz jest wart człowieka? I czy wartością człowieka jest pieniądz? Powiem od razu, tak jest. Pieniądz jest wart człowieka i jest jego wartością, miernikiem jego wartości. Nie mówię o odrażającej praktyce wycenienia ciała ludzkiego, na przykład w handlu niewolnikami. Nie mówię nawet o takim ciekawym pomyśle, który notabene coraz większą mam ochotę wdrożyć w życie, im dłużej jestem zamknięty w domu z dwoma cudownymi moimi synami. Nie mówię o takim pomyśle, który znalazłem kiedyś u Davida Grebera w rozprawie o długu. Pomyśle wyceny potomstwa jako dobra inwestycyjnego. Zacytuję, zresztą cytat z jeszcze innej książki, zacytuję fragment. Naturalista Ernest Thompson Seton otrzymał na 21 urodziny bardzo dziwny rachunek. Był to wykaz wszystkich wydatków, jakie rodzice ponieśli kosztem jego wychowania, w tym opłata za jego poród. Co dziwniejsze, podobno Ernest dług ten spłacił. Ja mówię o innych poglądach, o różnie formułowanych zdaniach przeróżnych ekonomistów, nie zawsze z głównych nurtów ekonomii. Marx na przykład zauważał, tak jak my tu zauważamy, że podczas gdy ekonomia rozprawia sobie o funkcjach pieniądza, my na co dzień do niej mówimy o wartości. Ludwig von Mises widział w pieniądzu wartości społeczne, moralne, wyższego rzędu. Te, które, pamiętają Państwo, zrodziły ekonomię współczesną, smithowski nurt ekonomii. Tak mocno wbrew deklaracjom ekonomistów zdewaluowany dzisiaj. Mises pisał tak, znów cytuję: niemożliwe jest zrozumienie znaczenia idei solidnego pieniądza, jeśli nie pojmie się, iż była ona pomyślana jako instrument z ochrony swobód obywatelskich przed despotycznymi naruszeniami ze strony rządów. Pod względem ideologicznym znajduje się w tej samej kategorii, pieniądz znajduje się w tej samej kategorii, co konstytucje i karty praw. Żądania gwarancji konstytucyjnych oraz praw były reakcją na arbitralne rządy i nieprzestrzeganie dawnych zwyczajów przez królów. Pieniądz ma więc wartość ludzkiej egzystencji. Pieniądz jest ludzką egzystencją, jest moralnością, jest duchem człowieka. Możemy się jak Łęcka oszukiwać w tej sprawie. Zresztą oszukujemy, dlatego chyba nie mamy od dawna konkretnego pieniądza w literaturze i sztuce. Nie chcemy uwierzyć, że wartością życia jest pieniądz. Życie to przecież miłość. Albo sztuka. Albo wiara. Tyle, że pieniądz jest w naszym życiu bez wszystkich tych albo. Pieniądz jest i miłością, i sztuką, i nade wszystko wiarą. Miłością, bo jak dość przekonująco dowodzi Greber, pieniądz dłużny jest sposobem na określenie międzyludzkich stosunków i hierarchii. Jako taki jest w stanie wyrównać nierówności społeczne. Jak zresztą pisał Mises. Ale jest to także przecież sposób na parametryzowanie stosunków intymnych. Niekoniecznie tak, jak to było w rodzinie naturalisty Ernesta Thompsona, Ernesta Seatona Thompsona. Przecież powszechnie przyjmuje się na przykład, że dziecko wobec rodziców ma wieczny dług wdzięczności.
którego wprawdzie spłacenie jest niemożliwe i niepożądane. Bo oznaczałoby to, że wraz ze spłatą następuje ostateczne rozerwanie więzów krwi. Ale jest jednak monetaryzowane. Jest jednak wyrażane wartościami takimi jak pieniądz, dług. Jesteśmy coś winni. Tyle, że ma to być moneta nigdy nie spłacana. Jest pieniądz więc miłością, a jest i sztuką. To fikcja. Pieniądz to fikcja. To stworzona wedle najlepszych arystotelejskich praw, wedle zasady mimesis. Jest to takie zmyślenie, które doskonale naśladuje rzeczywistość. Pieniądz kiedyś był prawdziwy. Pieniądz kiedyś był rzeczywistością. Najpierw był z prawdziwego kruszcu, srebra albo złota. Potem oznaczał jakąś część tego kruszca. Tutaj najstabilniejszym systemem tego rodzaju był system waluty złotej. Nie takiej, która jest ze złota, tylko takiej, która opiera się na parytecie złota. Polegało to na tym, że bank centralny utrzymywał rezerwy walut, które są wymienialne na złoto w jakiejś określonej, stałej proporcji do ilości pieniądza, które emituje. Jednocześnie bank centralny gwarantował, że wykupi złoto zgodnie z ustalonym parytetem. Ale od czasu tych samych kryzysów, o których pisał Piketty, właśnie od roku 1914, kiedy wojny, inne zawirowania zachwiały walutą, utrudniły jej wymienialność, system taki, obowiązujący większość krajów świata, wszystkie europejskie, ten system zaczyna się chwiać. A wreszcie ten największy kryzys, II wojna światowa, przynosi konferencję w Bretton Woods. Na tej konferencji, odbywającej się w 1944 roku, ustalono system oparty na wymienialności walut na złoto. Znaczy, rząd, nie ma już mowy o wartości równej jakiejś części złota, nie ma mowy o parytecie złota, tylko o wymienialności na złoto. Właściwie sprowadza się do zasady, że rządy, w tym rząd polski na uchodźstwie, londyński rząd, zobowiązały się, to był 1944 rok, rządy zobowiązały się do utrzymania maksymalnie 1% wahań kursów wymiany. Początkowo punktem odniesienia było złoto, ale proszę zauważyć, to nie jest już określona część złota, tylko jakiś margines, jakieś widełki, w których złoto może się, w których waluta może wahać się co do wartości względem złota. Potem to nie złoto, ale dolar zaczął być tym punktem odniesienia. No, a potem wszystko poszło w zapomnienie. Wszystko zaczęło się sypać. I pieniądz stał się bardzo szybko, już w latach 70. W 70. zaczęło się to dziać. Kwintesencję tego mamy teraz. Pieniądz jest tym, czym jest teraz, czyli tym ostatnim punktem, który jest życiową wartością, egzystencjalną wartością, której nie kojarzymy z pieniądzem, o której mówiłem na zeszłym wykładzie. Jest wyrazem naszej wiary. Jest pieniądzem fiducjarnym. Najczęściej jest to wiara w rząd. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma monety bez wizerunku władcy, godła czy innego symbolu państwowego. No, może z wyjątkiem Bitcoina, który właściwie poza tym jest taki sam jak każdy inny pieniądz fiducjarny, czyli oparty na wierze, fides, wiara. Pieniądz fiducjarny to waluta nie mająca oparcia w dobrach materialnych. Takich jak na przykład złoto, o którym mówiliśmy przed chwilą. Pieniądz fiducjarny to taka waluta, której wartość ma źródło w prawnym monopolu państwa, które wykorzystuje go na danym terenie. Jako legalny środek płatniczy. W naszym wypadku Narodowy Bank Polski.
No więc Bitcoin, mimo że nie opiera się na jednym elemencie pieniądza fiducjarnego, którym jest wiara w rząd, w państwo. Poza tym jest, proszę zwrócić uwagę, nie różni się zasadniczo od innych walut. Jest wymienialny, zdobywa się go pracą, tezauryzuje się go. Praca to kodowanie. Tezauryzacja to na przykład ustawianie ogromnych serwerowni, które gromadzą Bitcoin. A nawet te, wydawałoby się, samo się obsługujące serwerownie też wymagają pracy. Ktoś nad tym wszystkim, nad tymi serwerami czuwa. I to czuwa w sposób całkiem fizyczny. Nie tylko steruje z pozycji komputera. Nie tylko steruje zdalnie. Ktoś odkurza serwery. Ktoś sprawdza ich stan techniczny. Ktoś fizycznie przy nich pracuje. Nie myślimy o tym zazwyczaj, gdy myślimy o Bitcoinie. Ktoś wytwarza energię elektryczną potrzebną do nie tylko działania tych serwerów, ale ich chłodzenia. Nie ma tylko tego jedynego elementu rządowej kontroli, ale to pewnie długo nie potrwa. Jest więc Bitcoin wyrazem takiej samej wiary jak każdy inny pieniądz fiducjarny. Tyle tylko, że jest to kwintesencja pieniądza. W tym sensie, że pieniądz, moneta bitcoinowa czy wszelkie inne monety tego rodzaju, bitcoinopodobne, są wyrazem wiary nie w coś, do czego przywykliśmy, tylko czegoś nowego i czegoś tak nieokreślonego jak Duch Święty. Jest to wiara w kod, w ciąg zer i jedynek. Może zresztą jest to wiara w człowieka. Coś w zasadzie jeszcze bardziej nieokreślonego. Za Bitcoinem stoi maszyna. Owszem. No ale za każdą maszyną stoi człowiek. Pieniądz jest więc miarą wartości człowieka w sensie nie tylko egzystencjalnym, ale i metafizycznym. Tym, który jest istotą ekonomii. Co powiedziawszy, polecam Państwu definicje, których wykaz znajdą Państwo pod wykładem. I zapraszam Państwa do wykładu przyszłotygodniowego. Ale także zachęcam Państwa do wyrażania opinii na temat wykładów. Chyba najwygodniej będzie zrobić to za pomocą systemu opracowanego przez YouTube. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia za tydzień.